Panie, my dziękujemy Ci, Boże, że dzisiaj możemy się spotkać razem i Ciebie wielbić. Bóg powołał nas do tego, abyśmy byli eklezja, Kościołem. Jego Kościołem, Jego ciałem. Słowo Boże mówi, Ewangelia Mateusza, 18 rozdział od 19 do 20 wersetu w ten sposób. Jeśli dwóch z Was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Widzimy, jak istotną rzeczą jest mieć świadomość przynależności do ciała, a tym samym świadomość, że wtedy Boża obecność jest pośród nas. A kiedy jest Boża obecność, możemy spodziewać się najwspanialszych rzeczy. Stara żydowska sentencja przypisywana pewnemu rabinowi z czasów Jezusa brzmi w ten sposób. A gdy dwóch usiądzie razem i padają między nimi wymówione słowa Tory, spoczywa na nich Boża obecność. Jezus oświadcza, że to właśnie Szechina, to znaczy Boża obecność, zamieszkuje pośród Jego naśladowców. To niesamowite. Co to oznacza? Że gdy dwóch chrześcijan spotyka się i rozmawiają o Jezusie, rozmawiają o Słowie Bożym, o Bożych obietnicach, rozmawiają o tym, co On czyni w naszym życiu, dają świadectwo o tym, jak On jest cudowny i wspaniały, śpiewają, uwielbiają Go w duchu i w prawdzie, modlą się razem. On jest razem z nimi. On uczestniczy w tej rozmowie. Moi drodzy, co więcej, w owych czasach Żydzi wierzyli, że Boża obecność pojawia się za sprawą rozmowy o Bożych zasadach. Jednak Jezus zapewnił swoich przyjaciół, że dołączy do nich za każdym razem, kiedy będą mówić właśnie o Nim. Co to znaczy? Ponieważ w sercu Boga jest zawsze, aby być z nami i mieć z nami społeczność. To znaczy, że w sercu Boga jest, żebyśmy o Nim rozmawiali, abyśmy medytowali nad Słowem Bożym, abyśmy spędzali z Nim czas i z innymi, moi drodzy. Bo wtedy my się z Nim spotykamy, kiedy koncentrujemy się nie na zasadach i regułach, ale właśnie na osobie Jezusa Chrystusa. I to jest treścią naszych telefonów, i to jest treścią naszej rozmowy przy stole, i to jest treścią naszych rozmów z dziećmi, kiedy kładziemy je do łóżka. I to jest treścią naszego życia. Aby w pełni to docenić, musisz czuć się w sytuację ludzi, do których Pan Jezus się zwraca. Mówił w tym momencie do grupy uczniów, którzy razem z Nim jedli, spali na ziemi pod gołym niebem i godzinami rozmawiali z Nim w drodze. Moi drodzy, to jest tak, jakby można było porównać do zespołu muzycznego, który ma trasę, jedzie w drogę, na przykład na 3 lata. I ci ludzie pozostają w społeczności ze sobą przez cały czas i widzą się w różnych sytuacjach życiowych. Widzą się na scenie, ale widzą się również poza sceną. Po prostu spędzają ze sobą mnóstwo czasu. Moi drodzy, i w ten sposób oni tak naprawdę są w stanie dobrze siebie poznać. Moi drodzy, kiedy my spędzamy ze sobą czas, dajemy możliwość obecności Bożej pomiędzy nami, ale również my się bliżej poznajemy z tej dobrej strony i ze złej strony. Widzimy czyjeś słabości, o które się mamy modlić, ale też może potrafimy pomóc tym ludziom w tych słabościach. A może widzimy potrzeby, których oni nie są w stanie sami zaspokoić. I wtedy staramy się im pomóc. Ale przede wszystkim zrozummy, że kiedy spotykamy się z osobą, czy to zdrową, czy chorą, czy to osobą w potrzebie, czy w mniejszej potrzebie, jest tam obecny Jezus. I to właśnie
Serce Jezusa bije bardzo mocno, kiedy ludzie chcą się ze sobą spotykać, chcą ze sobą być. Moi drodzy, kiedy chcą telefonować do siebie, kiedy chcą rozmawiać o swoich problemach, o swoich, moi drodzy, przeżyciach z Bogiem, o swoich snach, ale chcą też mówić, co Bóg do nich mówił, albo jakie są ich potrzeby. Bo właśnie w tym wszystkim, kiedy jest Boża obecność, kiedy dwoje ludzi rozmawia ze sobą, czy to przez telefon, czy osobiście i modli się, Bóg mówi do nas. Bóg zaspokaja nasze potrzeby osobiście albo dotykając drugą osobę. Moi drodzy, Bóg ceni sobie naszą duchową wrażliwość i On chce przez Ducha Bożego, aby nasza wrażliwość była coraz większa na Ducha Bożego, a tym samym na drugiego człowieka. Moi drodzy, wiele rzeczy, kiedy spotykasz się i żyjesz z jednym człowiekiem, czasami cię irytują. Masz inne zasady, masz inny habit, masz inne nawyki. Lubisz na przykład humor, co drugiego to irytuje. Albo na przykład lubisz pewne rzeczy robić w ten czy inny sposób, natomiast ktoś inny robi to zupełnie inaczej. Moi drodzy, jesteśmy różni, ale to nie zmienia faktu, że Jezus powiedział, że jeśli się razem spotkamy i uzgodnimy pewne rzeczy, Bóg w tym jest, Jego chwała Szekina objawia się. Moi drodzy, a w tym wszystkim potrzebujemy zobaczyć, że potrzebujemy nauczyć się, moi drodzy, ustępować. Potrzebujemy nauczyć się nie szukać swoich racji. Potrzebujemy się nauczyć bardziej być współczujący, wrażliwy na drugiego człowieka. Potrzebujemy zobaczyć, że nie tylko my mamy kłopoty czy problemy, że nie tylko my przechodzimy różne rzeczy. Dla nas wydaje się trudne, a może ktoś ma całkiem jeszcze gorzej. Moi drodzy, najważniejsze w tym wszystkim, żebyś czuł się zaakceptowany przez drugiego człowieka. Pomimo, że nie jesteś we wszystkim doskonały, bo Bóg jest doskonały, ale kiedy czujesz się zaakceptowany przez drugiego człowieka, jesteś w stanie się otworzyć na tego drugiego człowieka bardziej i bardziej. Wylać to, co masz na sercu i nie nosić tego samemu. Widzisz, Jezus akceptuje nas. On powiedział już, że jesteśmy Jego synami i córkami. On nas uczynił poprzez Jego dzieło zbawcze. I to jest wspaniałe. I On cały czas na nas w ten sposób patrzy. Moi drodzy, pomimo naszych słabości, upadków i wielokrotnych upadków i wielokrotnych rozczarowań Jego, On nadal nas kocha. I On nadal potrzebuje relacji z nami, bo do tego nas stworzył. Pomimo, że nie zawsze byliśmy wierni. Pomimo, że nie zawsze, moi drodzy, byliśmy w porządku, nawalaliśmy wiele razy. Ale to nie znaczy, że On chce, On pragnie. Czy my w ten sposób myślimy i mamy takie same dążenie? Moi drodzy, i właśnie w tej grupie uczniów, którzy byli tak bardzo przywiązani do Pana Jezusa, niż kogokolwiek z nich, Jezus mówi, wkrótce umrę. To była bardzo traumatyczna dla nich wiadomość. Jeszcze na dodatek dodał, słuchajcie, wy tam ze mną pójść nie możecie. Ja idę tam sam, dokąd mam się udać. I będzie wam nie brakowało. Ale mówi, słuchajcie, ja zawsze mam o was staranie. Ja nie pozostawię was samych. Będę z wami za każdym razem, kiedy wy się spotkacie. I będziecie o mnie rozmawiać. I będziecie czytać razem Słowo Boże. I będziecie się modlić do mnie. I będziecie razem mnie uwielbiać. Ja tam będę obecny w swoim duchu. Moi drodzy, ja nie mówię tu o czułych wspomnieniach. Ja mówię o prawdziwej, autentycznej Bożej obecności, która stanie się naszym udziałem, kiedy tworzymy koinomię,
kiedy tworzymy ciało Chrystusa. Boża chwała, Szekina, to jest święta Boża obecność. Pamiętamy, czytaliśmy w Słowie Bożym, w Starym Przymierzu, która wypełniała świątynię Salomona, ale była nieobecna wyraźnie w świątyni Heroda. Ona powróci. Tak mówi Słowo Boże. I chwała tego domu będzie większa niż poprzednio. I ponownie zamieszka na ziemi. Powróci, kiedy będziemy chcieli razem coraz więcej i więcej się modlić. Coraz więcej spędzać czasu w uwielbieniu Jego. Coraz bardziej otwierać swoje serca brat na brata i siostry na siostry. Coraz bardziej widzieć poprzez Słowo Boże, że chwała Boża przychodzi, kiedy ludzie zgromadzają się w imię Pana Jezusa Chrystusa. I ja wierzę, że to nie będą takie normalne spotkania, bo nasze podejście, nasze zrozumienie rzeczy i nasza otwartość się zmieni. Że to nie chodzi o to, że spotyka się dwóch zwykłych wiernych. My nie jesteśmy zwykłymi ludźmi. My jesteśmy dziećmi aż najwyższego Boga. I to jest niesamowite, którzy kiedy spotykają się w imię Pana Jezusa, rzeczy się wydarzają. W Ewangelii Mateusza, w 9 rozdziale, od 2 do 7 wersetu czytam, a oto przynieśli mu paralityka, leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka, ufaj, synu, odpuszczone są ci twoje grzechy. Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w piśmie. On bluźni, a Jezus, znając ich myśli, rzekł, dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? Cóż bowiem łatwiej jest powiedzieć, odpuszczone ci są twoje grzechy, czy też powiedzieć, wstań i chodź. Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczenia grzechu. I rzekł do paralityka, wstań, weź swoje łoże i idź do swojego domu. On wstał i poszedł do domu. Ten fragment to jest taki przykład, jak otrzymać od Jezusa słowo życia. Wystarczy po prostu przyjść do Niego w postawie oczekiwania. Słowo Boże mówi, że błogosławiony jest lud, który czeka na Pana. Błogosławiony jest lud, który czeka na Pana. A w liście do Hebrajczyków czytamy, przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że Bóg jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają, którzy na Niego czekają. Moi drodzy, my zdajemy sobie sprawę, że tak jak w Ewangelii Marka również, Jezus przebywał w domu, moi drodzy, w jakimś domu, w otoczeniu licznego tłumu gości. Tak, że nie dało się, czytamy, nawet przejść przez drzwi. Ludzie przyszli, aby posłuchać Pana Jezusa i oczekiwali, że oni coś od Niego otrzymają. I wtedy 4 mężczyzn poszło po swojego niepełnosprawnego przyjaciela i przynieśli go na łóżku do Jezusa. Nie mogli zgodzić się z Jego chorobą. Nie mogli zgodzić się z Jego stanem. To naprawdę jest przyjaciel. Prosto od Boga. Ponieważ nie mogli się zgodzić, oni byli gotowi na tak zwane desperacyjne działanie. Desperacja to jest bardzo dobra cecha. Moi drodzy, Słowo Boże mówi, że gwałtownicy porywają Boże Królestwo. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do Niego, czytamy, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. Ja myślę, że ci przyjaciele wiele razy odwiedzali i mieli koinomię z tym paralitykiem, z ich przyjacielem chorym. Że wiele razy rozmawiali o Jezusie z Nazaretu. Że wiele razy rozmawiali o Jego wielkich czynach, o znakach i cudach, które dokonywał. Ja wierzę, że ci ludzie byli cały czas pokrzepieniem dla tego chorego, w sensie duchowym i fizycznym. Oni szukali drogi rozwiązania dla Niego.
Oni wierzyli, że Jezus, Syn Boży, On jest w stanie Jemu pomóc, uzdrowić Go. Byli zdesperowani. Moi drodzy, te wspaniałe rozmowy i bycie z tym człowiekiem doprowadziły ich do kroku, że chcieli coś zrobić więcej. Chcieli zadziałać w oparciu o Bożą miłość do tego człowieka, współczucie i zrozumienie. I przyszli z nastawieniem, że naprawdę coś otrzymają od Jezusa. To jest bardzo istotne, co teraz powiem. Przyszli z nastawieniem na to spotkanie z Jezusem, że coś otrzymają. To tak jak każdy z nas, kiedy przychodzi na spotkanie, czy on w taki sposób ma nastawienie swojego serca, że coś otrzyma od Boga. I w pewnej chwili wszyscy zgromadzeni rozglądają się zapewne zaniepokojeni. Rozmowy nerwowe, zagłuszanie pewnie, tam jest tłum nauczyciela. Pewnie się pytają go o różne kwestie. Każdy chce go bliżej poznać, bliżej być, lepiej słyszeć i żeby odpowiadał na jego pytania. Zdaję sobie sprawę, że tam mógł z dachu padać pył, odłamki tynku. Dachy wtedy były płaskie, zresztą błąd Izraelu też są płaskie. A belki nośne przykrywano gałęziami, wtedy uszczelniano zaprawą tynkarską lub ubitą ziemią. I w końcu wyobraźcie sobie, część dachu spada na protestujący tłum i do pomieszczenia wchodzi snop światła, a z góry dobiega krzyk i ktoś z tłumu odpowiada i nagle światło na chwilę znika, ponieważ przez ten otwór w dachu zostaje spuszczony chory człowiek na noszach prosto przed Jezusem. Moi drodzy, szukają wzrokiem na pewno Pana Jezusa. Ja wierzę, że na pewno ten człowiek chory różne rzeczy w tym czasie mógł przeżywać. Moi drodzy, gdyby nie chciał, by tam nie był. Ale to jest taka nietypowa sytuacja. To jest takie nagłe wtargnięcie. Nietypowe wtargnięcie. W czasie, kiedy Pan Jezus był zajęty innymi ludźmi. On nie był wolny w tym momencie. Był bardzo zajęty. Ludzie byli jakby, moi drodzy, jakby go przygłuszali poprzez to, co wołali do niego, krzyczeli, chcieli rozmawiać. I to spojrzenie na Pana Jezusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary. Nie był w stanie może wypowiedzieć ani słowa, ale Jezus reaguje. Widząc desperację Jego przyjaciół i widząc Jego szczere, otwarte, błagające, ja wierzę, serce o ratunek. Jezus, moi drodzy, wychodzi naprzeciw temu człowiekowi. Jakby chciał go zachęcić, żeby się rozmrużył. I mówi, twoje grzechy zostały ci odpuszczone. Jakby chciał powiedzieć, słuchaj, to już koniec jest twojego cierpienia. Głowa do góry. Powiedział, jesteś synem Ojca w niebie. Jesteś bratem. Słuchaj, nie jesteś już chorym ciałem. Nie jesteś już złamanym duchem czy zranioną duszą. Syn człowieczy ucieszy się na widok każdego z nas, kiedy my chcemy przyjść do Niego. Nawet jeśli to byłaby taka desperacja, jak z tym dachem nad Jego głową. Aby tylko za wszelką cenę dostać się do Jezusa Chrystusa. Dzisiaj Słowo Boże tym fragmentem mocno przekonuje nas, aby przychodzić w modlitwie, poście i błaganiu do Niego. I Bóg przebacza każdemu, moi drodzy, i każde przewinienie i grzech, kiedy Go o to prosimy, ale też Bóg uzdrawia nasze chore ciało i duszę.
Bóg jest Bogiem, który dzisiaj uśmiecha się do ciebie i mówi po prostu przyjdź. Jesteście bowiem błogosławieni, kiedy troszczycie się o innych. Okazujecie troskę, możecie liczyć na to, że ktoś się o was kiedyś zatroszczy. Ponieważ to, co dzisiaj siejesz, pewnego dnia ty zbierzesz. Mateusza Ewangelii, 5:7 jest napisane. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Co to jest to miłosierdzie? Miłosierdzie to współczucie lub wyrozumiałość, zwłaszcza w sytuacji, gdy ktoś na to nie zasługuje. Może ktoś jest uciążliwy albo za bardzo uciążliwy. Może ktoś napięte ci nacisną, ale jednak jesteś wyrozumiały, współczujący. Być miłosiernym oznacza wybaczyć wszystkim winowajcom, a także pocieszyć cierpiących i uśmierzać ich ból, duchowy i fizyczny. Ja znam wiele przypadków w moim życiu i w życiu innych ludzi, kiedy wiele ludzi podejmuje działania, że chcą pomagać innym. I oni wiele razy o tym mówią, że pomagają innym. Chociaż Słowo Boże mówi, niech twoja ręka prawa nie wie, co robi lewa. I oni się tym szczycą. Ale potem, za jakiś czas, oni potrafią powiedzieć do tych ludzi, masz opuścić ten dom, nie chcę ci już widzieć, już nie będę ci pomagać. Tak jak był ogromny zapał i chęć, tak szybko wszystko uziębło. Ludzie nie są cierpliwi. Kiedy mamy chorego człowieka albo w potrzebie, my potrzebujemy dużo cierpliwości i wytrwałości. Bo my wiele rzeczy chcielibyśmy od razu widzieć. Ale widzimy, nie zawsze tak jest. W związku z tym, kiedy widzimy czasami słabe, moi drodzy, strony drugiego człowieka, a on się jeszcze nie zmienia, my nie jesteśmy cierpliwi albo zbyt cierpliwi, bo byśmy chcieli, żeby on już się zmienił. I z tego tytułu czasami brak nam współczucia i wyrozumiałości dla takiego człowieka. Ja nie mówię o tolerancji grzechu czy winy, ale ja mówię o stosunku do człowieka. My widzimy, moi drodzy, że są różne typy osobowości, moi drodzy, ale miłosierdzie jest wymienione jako jeden z darów Ducha Bożego w liście do Rzymian. I my widzimy, moi drodzy, że ludzie, którzy mają czułe serca i są wrażliwi na potrzeby, na bolączki ludzi, moi drodzy, to są ludzie, którzy mają miłosierdzie. Dzisiaj Słowo Boże mówi, że w Kościele jest służba miłosierdzia. Bo nie każdy tym darem jest obdarzony. Ale to wcale nie znaczy, że nie każdy z nas ma okazywać miłosierdzie. Człowiek miłosierny stanie w obronie człowieka słabszego, zagubionego. Wyciąga rękę do człowieka na marginesie. Moi drodzy, sprawia, że człowiek, który czuje się odrzucony albo niewartościowy, że czuje się w jego obecności człowiekiem wartościowym albo zaczyna myśleć, że jest wartościowy. Czuje się człowiekiem mile widzianym. Kiedy udzielasz pomocy, zrób to w ten sposób, że niech wypływa z tego radość i pokój i zadowolenie. Nigdy nie staraj się wypominać tego, co komukolwiek zrobiłeś, bo już w tym momencie straciłeś swoją nagrodę w niebie. Ale zawsze bądź wdzięczny Bogu, że masz tą możliwość pomagać drugiemu człowiekowi, ponieważ kiedy ty pomagasz, kiedy siejesz miłosierdzie, Bóg okaże miłosierdzie pewnego dnia tobie. Jezus zwraca się do tych, których obdarzył szczególną wrażliwością emocjonalną. Jednocześnie takich ludzi łatwo jest albo łatwiej jest zranić. Ale ci ludzie, oni bardziej są wielokrotnie otwarci, wrażliwi na ludzką krzywdę.
Moi drodzy, i tym ludziom On obiecuje wytęsknione pocieszenie i bezpieczeństwo. Bo On mówi, wy, którzy otwieracie swoje serce na innych, jakby w ten sposób, parafrazuję, którzy łączycie się z nimi w bólu, przekonacie się. I ja wierzę, że moje serce jest dla was zawsze otwarte i że będę waszym uzdrowicielem. Mówię to na podstawie, wnioskuję, tekstów biblijnych. Bo to, co sieję, ja zbiorę. Ludzie współczujący otrzymują tyle współczucia, na ile ich najgłębsze pragnienie zostanie obficie zaspokojone. Jezus na to wszystko patrzy i On widzi, co dajesz innym. Czy dajesz innym to, co najlepsze masz do zaoferowania? Czy dajesz innym resztki? Albo to, co ci zbywa? Cieszy się z twojego daru i gotów jest, moi drodzy, zaspokoić twoje pragnienie, okazując tobie miłosierdzie, kiedy widzi twoje szczere serce, ofiarodawcy, miłujące serce, który gotów jest położyć cenę swojego czasu, finanse, przygotowania czegokolwiek, zrobienia czegośkolwiek, że czasami musisz zmienić schedule swojego dnia, żeby wybierać rzeczy bardziej potrzebne i wartościowe. Nie zrozum mnie źle, ale kiedy mówię o miłosierdziu słabym, tchórzliwym, bezsilnym, to mówię o ludziach czy chorych, którzy otrzymują wiele ciosów od życia. I dla nich to jest bardzo bolące. Jeżeli to długo trwa, wielokrotnie również ich cierpliwość jest nadwyrężona. Łagodne współczucie Jezusa, moi drodzy, czasami jest taką zawziętą determinację, jak u niedźwiedzicy broniącej swoich młodych. On nas broni. On przychodzi na pomoc dla nas. Moi drodzy, On robi wszystko. Czasami w świecie mówi się w ten sposób. Wywraca wszystko do góry nogami, aby kogoś bronić, chronić i pomóc. Aby coś zmienić w życiu tego człowieka. Bóg patrzy na nas z niesamowitą czułością, na nasze cierpienie, na nasze słabości. I On mówi, że On w tych słabościach chce pokazać swoją moc. On chce uleczyć nasze rany. On chce uśmierzyć nasz ból. I On mówi, że nic Go to przed tym nie powstrzyma, bo On dał nam obietnicę, że On zawsze z nami będzie. Moi drodzy, miłosierdzie Ojca i współczucie Syna są zawsze na wyciągnięcie ręki dla nas. Potrzebujemy o to prosić, jeśli nam tego brakuje. W związku z tym, moi drodzy, abyśmy się stali ludźmi na obraz i podobieństwo Boga w każdym wymiarze. Moi drodzy, lecz Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł im: żal mi tego tłumu. Już 3 dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. Nie chcę ich puścić zgłodniały, żeby ktoś nie zasłabł w drodze. Moi drodzy, po 3 dniach spędzonych wspólnie w jakimś tam obozie rozbitym na zboczu góry, przepiękny widok. Jezus czuł się zobowiązany wobec tych ludzi. Nauczał ich, uzdrawiał chorych, radował się nimi, gdy oni otwierali się na działanie Boga, a w ciągu tych 3 dni siadywał przy ognisku, opowiadał im pewnie historie, indywidualne rozmowy pewnie z poszczególnymi osobami. Ludzie słuchali. Mówił rzeczy z natchnienia Ducha Bożego. To zmieniało ich serca, myślenie, życie.
Oni byli głodni. Poza tym było to słowo mocy, które dotykało niesamowicie ich życia. Nadszedł czas, aby trzeba było iść dalej. Moi drodzy, okazywał im wiele współczucia, okazywał im wiele troski. Martwił się, jak się sobie podadzą radę pewnie, jak będą wracać dalej do swoich domów, do swoich rodzin. Na pewno obserwował ich i zdawał sobie sprawę, że wielu w nich po prostu wszystko porzuciło i przybyło, aby doświadczyć jego działania. Moi drodzy, nie mieli możliwe zapewne, jak Słowo Boże mówi, nic, żadnego prowiantu, chociażby na jeden dzień. A tu są już 3 dni. Moi drodzy, to było wspaniałe być z tymi ludźmi. Na pewno on obserwował, jak oni traktowali się wzajemnie, w Boży sposób i jego. Wspaniale, jak dzielili się radością, kiedy przyjmowali słowo od Pana. Ci, którzy tak naprawdę nic nie mieli, ale mieli wszystko, kiedy mieli słowo Boga. Ale w ciągu 3 dni, moi drodzy, było widać, że to Słowo Boże ich tak posilało, że nikt nie odczuwał głodu. I tego właśnie pragnął Ojciec. Moi drodzy, ale potem oni potrzebowali zaopatrzenia. Ciało się domaga, tak jak duch. Moi drodzy, pokazujemy sobie szacunek. Pokazujemy, dzielimy się tym, co mamy, swoim sercem. Wspaniały obraz wspólnoty. We wszystkim widoczny jest Bóg. On jest bardzo zadowolony. Moi drodzy, ale jednak, gdy Jezus zobaczył, jak przeżywają ostatnie okruchy, poczuł, że musi zadziałać. I on powiedział, dobrze uczynili, dzieląc się wszystkim, co mieli. A teraz Ojciec pomnoży ich wysiłki i wykroczy poza ludzkie możliwości, żeby spełnić pragnienia swoich dzieci. Jezus dostrzegł ich potrzebę i postanowił ją zaspokoić. Jest napisane, że w cudowny sposób pomnożył resztki jedzenia, by członkowie jego rodziny nie musieli wracać do domu o pustych brzuchach. Ale w tym, moi drodzy, jest dla was i dla mnie większe przesłanie, głębsze przesłanie. Co zaczniemy robić z miłości do Ojca, do Jezusa, oni dzielili się ostatnim, tam już były tylko okruchy. Pan Jezus dokończy, choćby miał poruszyć niebo i ziemię. Ale najpierw potrzebuje zobaczyć, że my dzielimy się tym, co my mamy. Aby kiedy zobaczy, że jest brak, cudowny sposób zainterweniować w naszym życiu. Amen. Moi drodzy, Słowo Boże mówi, na koniec przedstawię Ewangelię Mateusza, 24 rozdział, 45-47. Miłość to Boża to jest ta, że możesz na kimś polegać, w sensie, że jest to człowiek, który w sytuacji potrzeby ty możesz na niego liczyć. W świecie mówi się tak, że prawdziwego przyjaciela to człowiek znajduje w biedzie. W Słowie Bożym jest napisane, któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowił nad swoją służbą, żeby we właściwej porze rozdał jej żywność. Szczęśliwy usługa, którego Pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. Zaprawdę powiadam wam, postawi go nad całym swoim mieniem. Moi drodzy, w świecie
Wielokrotnie opieramy się na systemie wyników i osiągnięć. Z tego punktu widzenia, moi drodzy, możemy patrzeć, ale Bóg ma, moi drodzy, coś lepszego. Bóg chce nam powiedzieć, że bycie godnym zaufania zależy od tego, nie co robimy, ale od tego, jacy my naprawdę jesteśmy w oczach Boga i w oczach ludzi. Jaki ty jesteś w oczach Boga, w oczach ludzi? Jakie jest twoje serce? Moi drodzy, wobec tego pojęcie zaufania zasadniczo odnosi się do relacji. Że właśnie, że ktoś inny może na nas liczyć. Ponieważ zależy nam na tym samym, na czym zależy i jemu. Moi drodzy, wiele rzeczy podejmujemy, robimy, kiedy jesteśmy w stanie z drugim człowiekiem zaufać mu. Kiedyś pojechali na wycieczkę i oni mieli taką zabawę w zespołach i oni byli w takich parkach linowych i to jest bardzo niebezpieczne, bo z tej liny spadało się, moi drodzy, i oni urządzili sobie taką zabawę. Jedna osoba wchodziła na półkę skalną i rzucała się tyłem prosto w ramionach reszty drużyny. Dlaczego ona mogła tam spaść? Bo ona ufała, że ci towarzysze ją złapią. Dlaczego ty możesz podrzucać wysoko dziecko? Ponieważ i ono się daje. I ono ma taki fajny czas. Ponieważ ono ufa, że ty go złapiesz. Moi drodzy, jeśli oni nie złapali go, on mógłby lądować boleśnie, a mógłby nawet sobie coś zrobić. Moi drodzy, liczysz na te osoby, że one mają troskę o ciebie, że one nie pozwolą, żeby się tobie coś złego stało. Nie robią tego, żeby się tobie przypodobać albo zostać bohaterem. Przede wszystkim zależy im na twoim bezpieczeństwie i na ich bezpieczeństwie, że kiedy tobie się nic nie stanie, oni też będą mieć poczucie bezpieczeństwa. Że nie będą odpowiadać za to, że tobie się coś stało. Moi drodzy, kiedy ktoś, moi drodzy, zajmuje się twoim zdrowiem, moi drodzy, to on chce, żebyś ty nie spadł, nie potłukł się, żeby tobie się nic nie stało. Czy jakimkolwiek problemem twojego życia. I to zaufanie to jest pewny sposób bycia w życiu. Kiedy jako troskliwa osoba wszyscy wiedzą w kościele i nie tylko, twoi bliscy i znajomi, że można na ciebie liczyć. Ludzie powierzają swoje majątki komuś, kto zrobi wszystko po to, by nie być zauważonym albo mieć złe zamiary. Ale po to, żeby pomnożyć ten majątek albo przechować ten majątek. Nie po to, żeby z kimś rywalizować. Albo, moi drodzy, żeby zarządzić tym majątkiem. Komu dają? Osobie, której ufają. Sługa godny zaufania to taki, któremu leży na sercu to samo, co jego Panu, Jezusowi. Czy jesteś dobrym sługą Pana? Czy tobie leży na sercu to, co Panu Jezusowi? A zatem podejmujemy wysiłki i starania, ponieważ nam zależy. Zależy, aby podobać się Panu, bo to Jemu leży na sercu. Więc to będzie nam leżeć na sercu. Karmimy innych, bo ich kochamy.
dbam o gospodarstwo, ponieważ kochamy Pana. Bo nasz dom to jest Jego dom. Pomagamy innym i, moi drodzy, troszczymy się o swoje ciało, ponieważ to jest Jego dom. On ma to w sercu. Ja mam to w sercu. Wierność bez miłości jest próżna. Tam nie ma mądrości Bożej. Tu nie chodzi o puste słowa czy standardy. Ale kiedy jesteśmy wierni z miłości, źródło naszego życia bije serca Bożego. Zależy nam na tym, na czym zależy Panu Jezusowi. A wtedy nawet nasze najbardziej prozaiczne czynności przyczyniają się do zmiany świata i człowieka, do zmiany jego położenia i szerzenia Bożego Królestwa tutaj na ziemi, do którego zostaliśmy powołani w Jezusie Chrystusie. Amen.